Cześć, Daniel z tej strony, Alskot.pl. Dzisiaj robimy brzuch. Wykorzystamy do tego ręcznik, czy matkę, albo koszulkę, obojętnie co chcecie. Fakt jest taki, że będzie boleć. Ostatnio na tym kanale zrobiłem trening na klatkę. Same pompki, właśnie z wykorzystaniem takiego ręcznika, więc jeżeli nie widzieliście, śmiało zachęcam Was. Na dole w opisie zostawię link lub pod koniec tego filmiku się w sumie wyświetli. Tak czy inaczej, robimy dzisiaj trening na brzuch, właśnie z wykorzystaniem takiej szmatki. Wszystko w pozycji planku. Niektórzy twierdzą, że plank jest nudny, ponieważ możemy siedzieć w tym planku, powiedzmy siedzieć w tym planku, być w tym planku przez spory czas i podzielam to zdanie. Jeżeli nasz plank trwa dłużej niż minutę, no to już jest, można powiedzieć, że w cudzysłowie bez sensu i warto go sobie utrudnić i też zrobię na tym kanale, jak można ten plank sobie utrudnić. Tak czy inaczej, dzisiaj właśnie zrobimy sobie w tym planku parę ćwiczeń, które faktycznie będą palić, zwłaszcza jeżeli dojdziemy do ostatniego ćwiczenia. Dlatego od razu przechodzimy do ćwiczeń, serii i powtórzeń. Jeżeli chodzi o serię, no to każde ćwiczenie robimy w 2 do 3 serii. Jeżeli robimy na jedną stronę, ponieważ są takie wersje, że robimy najpierw na jedną, później na drugą, to wiadomo, że robimy po 2 serie, powiedzmy, albo po 3 serie na każdą stronę. Jeżeli chodzi o powtórzenia, to do upadku mięśniowego po prostu trzaskamy do momentu, aż nie będziemy mogli. Pamiętajcie tylko, że jeżeli będziemy robić znowu na jedną stronę, później na drugą stronę, no to żeby była równa ilość powtórzeń. Więc to tyle, jeżeli chodzi o serię i powtórzenia. Teraz przejdźmy sobie do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie prawdopodobnie już znacie, ponieważ będziemy tutaj robić kolano do łokcia, z tym, że prawe kolano idzie do lewego łokcia, lewe kolano idzie do prawego łokcia. Na początku pracuje jedna strona, ponieważ no wiadomo, że jedna strona ma ten ręczniczek, czy szmatkę, czy koszulkę, obojętnie. Więc oczywiście forma ćwiczenia jest dosyć prosta, po prostu przesuwamy nasze kolano, oczywiście stopa sunie po podłodze, przesuwamy je w kierunku naszego łokcia, przy tym aktywnie spinając ten brzuch. Teraz możemy sobie to utrudnić. Po pierwsze, utrudniamy sobie to tak bardzo, jak spinamy brzuch. Im bardziej spinasz brzuch, tym trudniej jest, niektórzy będą robić to byle jak, a inni po 5 powtórzeniach już będą mogli więcej. Drugie utrudnienie to jest podnieść drugą nogę. Czyli po prostu tylko jedna noga jest na ziemi, czyli ta noga, która oczywiście idzie do tego kolana, jest na ziemi, druga noga jest w powietrzu. Wymaga to większej stabilizacji, wymaga to większej siły i tutaj będziecie czuć też Waszą nogę. Nogę oczywiście, która tutaj pracuje. Więc tutaj macie utrudnienie i wiadomo, że robimy tą samą ilość powtórzeń na 2 strony. Następne ćwiczenie to jest dupa do nieba, bo inaczej chyba się tego nie da nazwać. W tym ćwiczeniu po prostu chcemy podnieść nasz czułek jak najwyżej się da, robiąc taką, można powiedzieć, odwróconą literę V albo literę A z naszej sylwetki. I tutaj też chcemy aktywnie spinać nasze mięśnie brzucha. Im lepiej spinamy ten brzuch, oczywiście delikatnie cofamy nasz pępek, że tak powiem, aktywujemy też nasz poprzeczny brzucha, czyli nie wypychamy tego brzucha do przodu. No i im lepiej go spinamy, im mocniej go spinamy, tym bardziej będziemy czuć to ćwiczenie. Teraz również możemy sobie to utrudnić, czyli po prostu tylko jedna noga jest na ziemi, druga noga pozostaje w powietrzu. Zasada jest ta sama, też będziecie czuć troszeczkę bardziej Wasze uda w tym ćwiczeniu, więc no tutaj macie akurat 2 w 1, jeżeli chcecie też popracować nad Waszą nogą, tak czy inaczej oczywiście jest też trudniej, więc wybierzcie wersję dla Was. Teraz w następnym ćwiczeniu będziemy szli bokiem, czyli też kolano chce iść do łokcia, z tym, że chce iść naokoło, chce iść po prostu do boku. I tutaj nie będziemy robić z nogą w powietrzu, ponieważ oczywiście się nie da, ale wiadomo, że najpierw pracuje jedna noga, czyli jedna noga wykonuje daną ilość powtórzeń, powiedzmy 15 powtórzeń, i później druga noga wykonuje 15 powtórzeń. Również tutaj zaznaczam, że odpowiednia aktywacja mięśni brzucha, czyli nie jest luźny brzuch, nie jest wypchnięty do przodu, oczywiście będzie potęgować efektywność tego ćwiczenia. No i na wykończenie coś, po czym sam po prostu prawie się no było ciężko, że tak powiem. I to jest po prostu zwykłe spinanie brzucha. Jeżeli byśmy robili to na szybko, no to za bardzo byśmy nie czuli tego ćwiczenia. Natomiast jeżeli powoli dosuniemy nasze kolana do klatki piersiowej, i tutaj chcemy faktycznie, że tak powiem, zgiąć nasz kręgosłup i chcemy faktycznie dojść tym kolanami do naszej klatki piersiowej i wtedy dopierdzielić, aktywnie spiąć nasze mięśnie brzucha, będziemy po 5-6 powtórzeniach, zwłaszcza jeżeli wykonamy te wszystkie ćwiczenia poprzednie, będziemy czuć bardzo mocno nasze mięśnie brzucha, będą nas palić, no i faktycznie się wtedy zdziwimy i tutaj też robimy do upadku mięśniowego. Zróbcie tyle powtórzeń, ile możecie. Jeżeli zrobicie 5 powtórzeń na serię, no to jak najbardziej jest to w porządku. Jeżeli zrobicie 10-15, no to super. Jeżeli robicie po 25 powtórzeń, to albo macie mięśnie brzucha ze stali, albo po prostu nie przykładacie się do tego, po prostu o. Dobra, słuchajcie, to wszystko w tym filmiku z wykorzystaniem takiej szmatki, wykorzystaniem naszej podłogi. Jeżeli macie wykładzinę, powtarzam, że wystarczy, że użycie jakiegoś plastiku, jakiegoś, nie wiem, kółka plastikowego, obojętnie, żeby to się fajnie mogło ślizgać na tej powierzchni. Możecie też w skarpetkach robić, też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić w skarpetkach, żeby się ładnie po tym ślizgać. Więc to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że trening się spodoba, wypróbujcie go lub możecie też po prostu zapożyczyć sobie tylko jedno ćwiczenie i dodać do Waszego ulubionego treningu na brzuch.
Jeżeli macie jakieś pomysły na filmiki, śmiało piszcie w komentarzach, zostawcie łapki w górę, komentarze, no i subskrypcję razem z dzwoneczkiem, ponieważ no, YouTube lubi gubić moje filmiki w gronie innych, więc żebyście wiedzieli, że dodaję filmiki, no to możecie na ten dzwoneczek odcisnąć, ponieważ będzie tego coraz więcej. Trzymajcie się, no i do zobaczenia.